Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 210. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Bonjour, buenos dias, guten tag, buongiorno. No dobrze, nie będę się już popisywać, ale jako że dzisiaj rozmawiamy o nauce języków obcych, to nie mogłam się powstrzymać. Jest to temat bardzo mi bliski, którego nigdy wcześniej tutaj nie poruszaliśmy. Jednakże jestem we Francji, uczę się tutaj francuskiego i tak się składa. Mieszka tu najlepszy nauczyciel na świecie, czyli znany wielu z Was, Jacek Mulczyk-Skarżyński, po prostu pan od francuskiego. Było zatem rzeczą naturalną, że przyjdzie mi do głowy nagranie takiego odcinka. Spotkaliśmy się z Jackiem w jego szkole językowej na Montmartre, aby porozmawiać o tym, jak nauczyć się komunikować w języku obcym. Czy da się to osiągnąć w dorosłym życiu? Jak zacząć? Jak utrwalać wiedzę? Jak przełamać barierę językową? I co zrobić, gdy nie mamy kontaktu z żywym językiem na co dzień? Oprócz tematów stricte lingwistycznych poruszymy kilka kwestii kulturowych. Zapytam Jacka o życie w Paryżu, o nastawienie Paryżan do obcokrajowców i odnalezienie się w nowym kraju. Dodatkowo wymienimy się przemyśleniami odnośnie polskich metod nauczania języków. Porównamy to, co wydaje nam się dobre, a co złe. I postaramy się zachęcić Was do tego, by porzucić to szkolne myślenie i uczyć się na luzie i dla siebie. Jest to odcinek jedyny w swoim rodzaju, ponieważ z inicjatywy Jacka rozmowa kończy i rozpoczyna się fragmentem ASMR, w którym zabieramy Was na słuchowisko kruszących się francuskich wypieków, ja nie żartuję, czyli posłuchacie, jak brzmią croissant oraz pain au chocolat. Ale zanim będziecie mieć przyjemność uczestniczenia w tym doświadczeniu, chciałam tylko przypomnieć, że jeśli jesteście stałymi słuchaczami podcastu, to będzie mi bardzo, bardzo miło, jeśli znajdziecie chwilę, aby podcast zrecenzować. Macie możliwość zrobienia tego w dowolnym miejscu, gdzie słuchacie podcastów. Jeżeli jest to Spotify, tam możecie dać podcastowi wybraną liczbę gwiazdek. To samo w przypadku iTunesa. Tam jest również opcja napisania kilku słów recenzji. Na YouTubie można mój kanał zasubskrybować i wszystkie te działania sprawiają, że podcast jest dalej promowany, trafia do szerszego grona odbiorców i ja Wam z góry po prostu za to bardzo, bardzo dziękuję. Po więcej treści ode mnie, takich nieco bardziej prywatnych, lifestyle'owych, odsyłam na mojego Instagrama Karolina Sobańska. Wszystko jak zawsze jest podlinkowane łącznie z moim kontem na TikToku, czyli Karo Sobańska. A teraz zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania rozmowy z Jackiem Mulczykiem-Skarżyńskim. Są czasami takie rzeczy kulturowe, które nam wydają się nie do pomyślenia. No, zastanawiam się, czy Francuzi mają takie swoje obrzydlistwa. Wiesz co, nie do końca może obrzydlistwa, może tak. Może to są bardziej obrzydlistwa, znaczy obrzydlistwami bym tego nie nazwał, ale dosyć specyficznymi praktykami, okay. Szczególnie na śniadanie. Picie kawy porannej w wiaderku, no, takich miskach piją, takich jak, no nie wiem, jak miska na owoce niemalże, taka miseczka. Ale tam jest tak dużo tej kawy? Tak, oni piją taką ogromną kawę albo kakao. Takiego Nesquika? Tak, takiego Nesquika, dokładnie. I w tym maczają croissanta albo grzaneczki. A to jest, znaczy, to jest trochę urocze. To jest urocze, tylko że pomyśl sobie, że masz tę kawę swoją długą i maczasz w niej bułkę z masłem. No, i w ogóle w pewnym momencie potem pijesz tę kawę i w tej kawie pływają te kawałki chleba i też oka tłuszczu maślanego. Może być to widziane przez obcokrajowców, dla których to nie jest naturalne. Może być to widziane w dosyć specyficzny sposób. Ja pamiętam, że na początku byłem troszeczkę zdegustowany, kiedy to zobaczyłem, jak miałem tam naście lat. A drugą rzeczą to jest popularne bardzo wylizywanie talerzy po obiadku, no ponieważ tam jest ten sos z sałatki, jakieś coś tam inne różne rzeczy, które zostały, więc jak Ci bardzo smakuje, to bierzesz kawałek pieczywa i praktykujesz, wprowadzasz w praktykę czasownik saucer, sosować i wylizujesz chlebem czyścisz chlebem ten talerz i zjadasz tę bułeczkę. Okej, no to dla mnie to jest totalnie w porządku. Tak. Bo ja też tak robię i ja się z tym spotkałam we Włoszech. Nie wiem, czy wiesz, że to nazywają skarpetta? Czy tak, fare la scarpetta. To jest po prostu, uważam, przeurocza nazwa. Tak. Ja też tak robię i nie uważam, żeby to było ohydne. Wręcz jest to takie podkreślenie, że to jest pyszniutkie. Oczywiście. I sosiki są najważniejsze przecież w daniach. Tak, szczególnie we Francji w ogóle kultura sosów to jest bardzo ważna sprawa. W restauracjach takich, prawdziwych restauracjach, które tak mówi się na nie restaurant gastronomique, że to jest... Restauracja gastronomiczna. Tak, jakby po polsku gastronomia się niekoniecznie kojarzy jakoś tak bardzo prestiżowo, się kojarzy, nie, że tam branża, gastrobranża, ale tutaj to znaczy, że to jest już taka wyższa półka i tam są... kucharze, którzy są odpowiedzialni za różne części przygotowania posiłku. Na przykład jest specjalny kucharz, i to jest bardzo prestiżowa rola, od sosów. Sosier. Dokładnie. Albo sosierka. Nie, no świetne. Tak. Myślałam, jak powiedziałeś o wylizywaniu, to myślałam, że chodzi realnie o to, że bierzesz talerz i przychodzisz do dzieła, ale na szczęście chyba aż tak nie. Aż tak nie. Chociaż nie wiadomo, co robią, kiedy są w zaciszu domowym. Właśnie, właśnie. To już trzeba poznać lokalsów, żeby się przekonać. Słuchaj, ja myślę, że zachowam ten piękny gastrowstęp, bo nic tak nie zachęca do rozmowy jak jedzenie, niczym nasze piękne croissanty, które tutaj leżą. Ale może zrobimy ten fragment ASMR. Teraz będziemy przedstawiać dźwięk kruszącego się pieczywa francuskiego. Jest taki specjalny czasowy przymiotnik. Croustillant, czyli szeleszcząco, chrupiący. Słuchaj, no ja Cię oficjalnie chciałam też przywitać. U siebie powiedziałabym, że w studio, ale biorąc pod uwagę, że jestem u Ciebie, to mogę też siebie przywitać i podziękować Ci za to, że mnie gościsz. Bardzo mi miło. Jak to się stało, słuchaj, że my jesteśmy w Paryżu, bo mnie się nadal to nie mieści trochę w głowie, że w ogóle tutaj nagrywamy. Też jest dla mnie mega miłe, że mogę mieć gościa stacjonarnie, bo ostatnimi czasy zazwyczaj były to zdalne spotkania, ale czy Ty... Nie wiem, jakby ktoś Ci parę lat temu powiedział, że będziesz sobie siedział u siebie w biurze na Montmartre, to co byś sobie pomyślał? Pomyślałbym, że ktoś wymyślił fajny film, ale że to nieprawda, ponieważ ja w ogóle tego nie planowałem. W życiu myślałem sobie, no, co ja będę robił we Francji, a tym bardziej w Paryżu, gdzie jest tak, no jest to bardzo trudne miasto, no, drogie i no, niełatwo jest się tutaj zakotwiczyć i oczywiście przepiękne miasto kojarzące się z niesamowitymi elementami kulturalnymi, ale no tak życie w takim pędzie i wszystko naraz. Nie wyobrażałem sobie czegoś takiego. Taki slow life. W porównaniu z Paryżem troszkę tak, chociaż wszystko zależy od tego, jak się żyje, ponieważ teraz już będąc tutaj ponad rok, mogę porównać swoje życie w Warszawie do tego, które prowadzę tutaj w Paryżu. No i jestem dużo bardziej spokojny, ponieważ mając na uwadze to, jak żyłem w Warszawie, jaki sobie narzuciłem rytm i jakim byłem też troszeczkę, no miałem troszeczkę ofiarą swojej ambicji i tego, że chciałem rozwijać swoją szkołę. Poprowadziłem tam oranżerię na Mariensztacie i to była świetna szkoła, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mile wspominam, ale naprawdę byłem zapracowany i nie miałem czasu na na takie życie, prawdziwe życie. I myślałem, że to jest normalne, że no jak to, no przecież no tutaj masz 30 lat, musisz pędzić do przodu, tu rozwijać firmę i budować kapitał i korzystać z tego, że masz tyle szans i żeby brać te wszystkie sroki za ogon. A tutaj wreszcie, kiedy się tutaj przeprowadziłem, to mogłem troszeczkę wyzerować to wszystko. To się tak mówi remettre les compteurs à zéro, czyli wyzerować liczniki. I zacząć na nowo troszeczkę, ponieważ musiałem otworzyć na nowo firmę, jest to inna firma, musiałem otworzyć nową szkołę, jest to inna szkoła, aczkolwiek bazując też na swoim doświadczeniu. I wiem, co chcę, wiem, czego nie chcę i myślę, że bardzo fajnie sobie poukładałem to życie w takim stopniu, że mogę korzystać z niego, ponieważ naprawdę szkoda nie korzystać z życia w Paryżu. Jest tu tyle rzeczy, które się dzieją. No i na swój sposób żyję bardzo lokalnie, ponieważ mieszkam 70 metrów od swojej szkoły. Jest naprawdę to komfortowe rozwiązanie, ponieważ w Paryżu wiele osób mieszka też, znaczy pracuje w Paryżu, a mieszka pod Paryżem i spędzę na przykład godzinę dziennie albo dwie w transporcie. Ja wiedziałem, że nie chciałbym takiego czegoś przeżywać. No i udało mi się to wszystko zrealizować. Jestem naprawdę też w pewnym szoku, że to naprawdę się dzieje i każdego dnia, kiedy spaceruję po Montmartre, to myślę sobie, ojej, no to się naprawdę dzieje, te budynki są prawdziwe, to nie jest dekoracja. Ojej, no to była dekoracja filmu Amelia i innych filmów, ale to jest dekoracja mojego życia i to jest taka prawdziwa dekoracja. Naprawdę jestem sam pod tym wrażeniem i czasem jestem onieśmielony tym, co się dzieje. Jest cudownie. Ale ciekawe jest też to, z tego co wiem, że ty nie marzyłeś o tym, żeby tu mieszkać. To nie było tak, że to był taki twój cel, że w przyszłości ja mam wizję mojego paryskiego życia. Absolutnie. Tylko właśnie może przez to, że nie wywierałeś na sobie jakiejś takiej presji, to do ciebie tak z łatwością może. Myślę, że na pewno... Paryż cię wybrał. Paryż mnie wybrał. No, może... Nie, myślę, że to jest dosyć bardzo odważna hipoteza. Takie stwierdzenie. Czuję się ważny w swoim życiu, ale myślę bardziej w swoim życiu niż życiu Paryża. Chociaż na swój sposób staram się tutaj wypełnić tę tkankę miasta sobą i już nawet sam fakt, że osoby przechodzące ulicą Dorsel, tutaj na Montmartre, przechodzące robią sobie zdjęcia przy mojej witrynie, bo widzą napis ciekawy Learn French better than Emily, więc myślę, że jakoś tam w pewnym stopniu już to trochę zaistniałem i nic, tylko rozwijać, ale w takim fajny, mądry sposób, żeby się też nie zatracić, tak jak to bywało w Warszawie. Ponieważ mam wrażenie, że w Warszawie, myślę, że to jest kwestia też nas, Polaków, że my mamy tyle możliwości. My jesteśmy społeczeństwem, które dużo się dzieje i nareszcie mamy możliwości, żeby korzystać z tego wszystkiego. Tak, z tego zachodniego życia. To nagle czasem łatwo się zatracić tym wszystkim i zupełnie niepotrzebnie, bo i wpaść w taki pracoholizm, tak jak wiele osób, tylko kariera, kupowanie mieszkań i od czasu do czasu jakiś wyjazd, więc no, ja wiedziałem, że czegoś takiego to nie do końca mój świat i cieszę się, że jakoś naprawdę super się tutaj odnajduję, szczególnie w tej dzielnicy na Montmartre, ponieważ to jest tak trochę jak w małym miasteczku, pomimo tego, że to Paryż i że mnóstwo turystów, to wystarczy zejść na inną uliczkę, jesteś w ciszy, spokoju. Nie żyjesz bardzo lokalnie. Są restauracyjki, które po prostu no, normalnie każdy sobie... No tutaj ludzie chodzą do restauracji po prostu codziennie i to nie jest jakieś wielkie wydarzenie. Po prostu to się dzieje i się korzysta z życia. No właśnie, bo z jednej strony miasto, wielkie miasto, metropolia i pęd, też nowe wyzwania dla ciebie, bo mnóstwo jakichś też pewnie biurokratycznych kwestii, oczywiście, zakładanie firmy, zaczynanie od nowa, więc mogłoby się wydawać, że to jest masa obowiązków, nowości, stresu. A ty mówisz, że właśnie tutaj odnalazłeś spokój. Czy myślisz, że to jest trochę właśnie taki paradoksalny fenomen Francji, Francuzów, Paryża, ten inny mindset i dzięki temu tobie było łatwiej to życie sobie w spokojny sposób zaprojektować właśnie dzięki tej sprzyjającej atmosferze tutaj? Myślę, że złożyło się na to wiele czynników. Z jednej strony nie do końca może paryski sposób życia, ponieważ w Paryżu żyje się inaczej niż we Francji. Mówisz tak, często, Londyn to nie Anglia, więc dokładnie. Paryż to nie Francja. Oczywiście. Jednak Paryż ma w sobie dużo pędu i wiele osób we Francji nie lubi Paryża, tak jak wiele osób nie lubi Warszawy. Tak. Ale to też jest takie pewnie karykaturalne wyobrażenie tego Paryża, ponieważ każdy Paryż może sobie stworzyć taki, jaki chce. I tutaj każda dzielnica ma swoją tożsamość i już nawet sam wybór mieszkania w jakimś miejscu, przy pracy, czy odwiedzania pewnych miejsc determinuje trochę twój sposób życia. I mam wrażenie, że też innym z aspektów, w którym odegrał tutaj kluczową rolę, było to, że wiesz, już troszeczkę miałem doświadczenia pracy i życia w Polsce, wiedziałem, czego nie chcę, wiedziałem, na czym mi zależy i mogłem sobie pozwolić na to, żeby wybrać to, co najlepsze, ale pozostając bardzo otwartym i cierpliwym wobec tego, co może nastąpić. Wiedziałem, że nie będzie łatwo i nie naciskałem, nie frustrowałem się za bardzo tą inną rzeczywistością, ponieważ to jest inne życie. Sama wiesz, kiedy przeprowadzasz się do innego miasta, do innego kraju, nagle no, żyjesz w innej rzeczywistości i to od ciebie też trochę zależy, jak do tego podejdziesz. Czy na zasadzie takich, że chcesz wyprodukować tę swoją rzeczywistość z przeszłości, wsadzić ją w to nowe miejsce, czy dajesz szansę, żebyś ty ze swoim bagażem wyrosła tutaj na tej innej glebie. Myślę, że ta druga opcja jest dużo bardziej interesująca i rozwijająca, ponieważ nie zamykamy się i chcemy, jest to bardziej twórcze i w tym momencie też nie masz takich oczekiwań, że to musi być tak, ponieważ ja sobie to tak zaplanowałem. Nie, no jakby miałem jakieś tam swoje plany, wiedziałem, co chcę zrobić, ale na przykład jak tu przyjechałem, to ja nie wiedziałem, jak będzie się nazywała moja szkoła. Miałem parę pomysłów, ale pomyślałem sobie, dopóki nie zobaczę tego miejsca, dopóki nie wynajmę tego lokalu, nie będę wiedział, nie poczuję tej energii, to nie nazwę go. Trochę i też na rodzinach dzieci. Troszkę tak, wiesz, powiem ci, że no, ja bardzo funkcjonuję instynktownie czasami i na przykład jeżeli chodzi o takie wybory, to dla mnie było bardzo istotne, żeby poczuć pewną energię. Tak samo było w Warszawie, kiedy wynajmowałem Oranżerię, to po prostu było miejsce na Mariensztacie, ale kiedy zwiedzałem je, to miały pomarańczowe drzwi. Przekraczając ten próg tych drzwi, wiedziałem, że to będzie oranżeria. Tak sobie pomyślałem. No i tak stworzyłem tamtą szkołę, która świetnie działała przez 4 lata. A teraz mam Parolerie, gabinet d'experience linguistique, czyli gabinet doświadczeń językowych, trochę jak gabinet nie cudowności, tylko tych osobliwości. Ponieważ tak. Sama wiesz, jak tutaj jest, bo doświadczyłaś trochę tego na swojej własnej skórze i swoim języku, więc tak to dzieje się. A jak ta nazwa powstała? Pamiętasz moment? Wiesz co, chciałem wiedziałem, że nie będzie się nazywała moja szkoła oranżerią, ponieważ to jest sporo oranżerii. Taka jedna całkiem znana. Dokładnie. Więc wiedziałem, że muszę znaleźć coś innego. Miałem parę pomysłów, ale pomyślałem sobie, że bardzo chciałem coś takiego, żeby było trochę neologizmem, nowe słowo, ale zarazem, żeby było łatwo rozpoznawalne i żeby się kojarzyło. Tak. No i ja, chcąc wejść w tę rzeczywistość francuską, gdzie mi się bardzo podobają te wszystkie butiki, bo Francuzi też bardzo dbają o to i w Paryżu też to jest istotne, że mimo tego, że to jest ogromne miasto, to jest bardzo mało centrów handlowych, zwróć uwagę. Tu nie ma, tak by, są te sklepy luksusowe, takie te starodawne, domy towarowe, właśnie, to są domy towarowe, ale to bardziej też już taki też inny aspekt, ale nie ma takich centrów handlowych typowych jak w Polsce, że wybudowanych na nowo i no jest ich parę, ale nie jest to takie obecne jak w innych krajach. Tutaj bardzo są istotne dla miasta ta butikowa kultura, że każdy ma swój sklepik, że jest piekarnia, jest ślusarnia, ponieważ we Francji drzwi się często zatrzaskują, więc ślusarze mają to dobrze, jest szewc. Naprawdę na każdej ulicy jest trochę jak w takim magicznym małym miasteczku, że masz właśnie winiarnię, masz serowarnię, masz wędliniarnię, masz sklep, masz papierosiarnię. No i pomyślałem sobie, że czemu nie mieć takiej słowiarni jak Parole, słowo, parolerie, jak wszystkie właśnie te koncepty sklepowe kończą się zazwyczaj na ri, boulangerie, patisserie, serrurerie, cordonnerie, etc. To myślałem sobie, czemu nie właśnie taka słowiarnia, parolerie, no i jest. Ale też to było takie pewnie troszeczkę ryzykowne, bo pamiętam, jak mi powiedziałeś, że Francuzi mają to do siebie, że jak nie do końca dobrze coś wymówisz lub doprecyzujesz, o co ci chodzi, no głównie tutaj chodzi o wymowę, tak? To oni po prostu nie wiedzą, o czym ty do nich rozmawiasz, tak. Więc tutaj z tymi neologizmami też trzeba... Tak, trzeba uważać, tak, wiesz, pomyśl sobie, jak to jest dziwne. Obcy facet, Polak, przyjeżdża do Francji, do Paryża, zakłada szkołę francuskiego dla obcokrajowców, ale dla wielu osób to w ogóle było jakimś kosmosem. Co pan będzie robił w Paryżu? Ja pamiętam, jak ogłosiłem to, że tu wyjeżdżamy, się przeprowadzamy, to dla wielu osób było, ale co pan będzie robił w tym Paryżu? No, halo, Francuzów będzie uczył polskiego czy francuskiego? No, jakby, no ale wiele osób nie brało pod uwagę tego, że no, do Paryża przyjeżdża mnóstwo obcokrajowców, którzy chcą nauczyć się francuskiego, poznać ten francuski i też nie do końca może z takiej czysto szkolnej perspektywy, którą oferują liczne szkoły. Więc mam wrażenie, że udało mi się wypełnić jakąś taką lukę swoimi zajęciami, ponieważ są to zajęcia dosyć intensywne i pełne emocji. Więc no i co, i tak to jest. I uczę i Polaków, i mam też klientów z Stanów, z Niemiec, z Wielkiej Brytanii, nawet z Palestyny, więc jakoś to jest dla mnie też ciekawe bardzo i rozwojowe, ponieważ jako nauczyciel pracujący w zawodzie już ponad prawie 12 lat, to myślę sobie, że łatwo też się wypalić. A w tym momencie, kiedy stykam się z różnymi osobami pochodzącymi z różnych krajów i z różnymi doświadczeniami językowymi, nagle muszę skonfrontować swoje metody i też zauważam, że każdy ma problemy z czymś innym. To jest niesamowicie ciekawe. Na przykład no, Polacy mają, dla Polaków, osób polskojęzycznych, samogłoski francuskie i i tak dalej, i są dosyć trudne, natomiast Amerykanie mają zupełnie inne problemy z wymową. Na przykład oni potrafią czasem odróżnić miłości od śmierci. Mówią l'amour, nie l'amour, tylko l'amour. I nagle nie wiesz, o co chodzi. Czy on pragnie śmierci, czy miłości. Albo osoby arabskojęzyczne nie odróżniają p i b literek. Co dla Polaków wydawałoby się, p i b, przecież to oczywiste. No właśnie nie. I to też pokazuje, jakie to jest ciekawe zjawisko, język i jak to też formatuje nasze myślenie i że nie wszystko jest oczywiste. I tak samo Francuzi inaczej słyszą Polaków, którzy mówią, którzy uczą się francuskiego, że no tak, jeszcze tam nie do końca te samogłoski na przykład są typowo francuskie. To też pokazuje, jak ocenianie trudności języka jest na maksa subiektywne. Bardzo. I to, co nam, Polakom, może się wydawać, że francuski jest trudny, bo ma trudną wymowę, dla kogoś może być bardzo łatwe, intuicyjne, bo na przykład jest Hiszpanem i ma bardzo dużo kalek, które może zastosować. Jak ja to robię, na przykład improwizując z francuskim, dzięki temu, że znam hiszpański. I właśnie przypomniała mi się też taka anegdota, jak chodziłam na zajęcia z mandaryńskiego właśnie w Madrycie. To jest kosmos. To jest kosmos, bo pani znała tylko hiszpański i mandaryński, w związku z tym ja z moim takim hiszpańskim, no to tam miałam ciekawe doświadczenia. Niemniej wszystkim się wydawało, że jestem świetna z tego chińskiego, dlatego, że mają tam cy czy żydzy ci, które dla mnie były po prostu polskimi odpowiednikami głosek, a dla Hiszpanów to po prostu było na zasadzie, mówisz cały czas to samo, jakimś dziwnym cudem wymawiasz te rzeczy, które każe ci ta pani Chinka. Tak. I mi się to wydawało mega proste, oczywiście abstrahując od pisowni, ale to mi wtedy pokazało, że to jest tak bardzo subiektywne i czasami możemy się zdziwić, że polski nas może przygotować do nauki chińskiego. Tak, to jest niesamowite. Nie spodziewałbym się tego. I przez to też super jest to, że ty mogłeś odnaleźć, wiesz, jako nauczyciel coś, co ciebie też stymuluje i cały czas rozwija. Tak, że to jest nadal takie świeże i nowe. A przecież mówisz o sobie, że uczysz francuskiego jak nikt inny. Powiem ci, to jest duża obietnica. Słowo, i jestem ciekawa, co ty przez to, co to znaczy? Czego można się spodziewać? Oprócz tego, że jesteśmy na przykład w Paryżu i to już jest bardzo unikatowe, tak. Ale co tam jeszcze się kryje? Wiesz co, moje zajęcia są, powiem, że najważniejsza jest komunikacja, to też wiele szkół językowych takie obietnice stawia. Aczkolwiek u mnie powiedziałbym, że jest dużo dramatu. Wykorzystuję swoje dziękuję. Jest to emocjonalne doświadczenie. Tak. Dlaczego to robię? Dlaczego wykorzystuję emocje na zajęciach? Emocje, co to są emocje, tak? To chodzi o to, że emocje to są punkty zaczepienia dla kompetencji językowych. Ponieważ możemy się uczyć słówek, możemy się uczyć konstrukcji gramatycznych, możemy się uczyć jakichś sformułowań praktycznych, ale w momencie, gdy nie mają one odzwierciedlenia dla nas w życiu codziennym, w życiu takim przeżytym, w momencie, gdy ich nie przeżyjemy, to będzie nam dosyć trudno je zapamiętać. Ucząc się przez doświadczenia, jesteśmy w stanie dużo łatwiej zaadoptować te struktury dla siebie. Dlatego też moje zajęcia często mają wiele wspólnego z teatrem albo z telenowelą wręcz. Może z patologią. Tak, więc oczywiście patologiczne wyrażenia typu zniszczyłaś swoje życie, a teraz chcesz zniszczyć moje, tak? Albo, no, więc różne, nie będę owijać bawełnę, czy inne sformułowania, których się uczymy tutaj. Po pierwsze jest to ciekawe i śmieszne i jest to też trochę taką odskocznią, ponieważ każdy na zajęciach czeka na to, ten moment, a wreszcie będą patologiczne wyrażenia. To z drugiej strony jest to naprawdę bardzo, bardzo wartościowe pożywienie językowe, z którego można korzystać. Bardzo, bardzo mi się to podoba, ponieważ ja też mogę zaspokoić swoje tęsknoty teatralne i aktorskie, proponując takie zajęcia, gdzie wykorzystujemy improwizację i też trochę różne akcesoria. Nie chcę zdradzać tego wszystkiego, ponieważ tutaj byśmy za bardzo spoilerowali, ale... No, wiele osób dziwiło się i otwierało szeroko oczy. Co tu się dzieje? Na kursantów czeka wiele niespodzianek i różnych atrybutów, które pomagają się wczuć w tę sytuację. Tak. Ale też, wiesz co, chciałabym też trochę się skupić na tym, co nam szkoła zrobiła i dobrego i złego podczas nauki języków, bo to dla mnie jest mega ciekawy temat, bo też jakby zawsze byłam zainteresowana tematem, uczyłam się wielu języków, studiowałam języki, więc też fascynuje mnie to, jak inaczej na to patrzę teraz, jakby podejmując taką bardziej dorosłą, świadomą decyzję, żeby się uczyć, versus jako dziecko, które po prostu siedziało w ławce, ale tak pomyślałam sobie a propos tych inscenizacji, które u ciebie są i tych właśnie, śmiejemy się, że patologicznych, bo to jest takie słowo, które u ciebie w szkole funkcjonuje. Tak. Tam się nic takiego dzieje, to tak, nie, absolutnie. Są takie dramy. No. Uspokajam, tu nie chodzi o alkohol i jakieś takie straszne rzeczy z morderstwami związane, chociaż też i takie bywają, ale po prostu te emocje są wyolbrzymione po to, żeby też nie wpaść w pułapkę zbytniej psychologizacji i tego, że ktoś może rzeczywiście przeżyć te emocje zbyt autentycznie, tylko przeżywamy to na takim tak powierzchniowo w naszej bezpiecznej przestrzeni, więc jest wesoło przy tym, wyolbrzymione są to historie, ale pomagają bardzo zapamiętać te struktury, na których nam zależy. Tak, ale właśnie dla mnie to jest coś bardzo pozytywnego, bo to jest pewnie jakaś rzecz wyniesiona ze szkoły, że my się bardzo identyfikujemy z tym, jak nam idzie na tych zajęciach. Przez to, że jesteśmy cały czas oceniani. I te historie pokazały mi, jak bardzo szkoła właśnie zakodowała mi naukę języka w taki sposób, że ja się cały czas boję co powiem, jak to zostanie ocenione, tak. A przez to, że te sytuacje były bardzo abstrakcyjne, ja się w ogóle nie utożsamiałam z tą rolą, tylko bawiłam się tym językiem, tak. Bawiłam się strukturami, a nie zastanawiałam się właśnie dokładnie, co powiedziałeś, czy ja powiem prawdę, w jakim świetle mnie to przedstawi, co pomyślą o wieśnicy. Tak, że Jezu, jak ja będę mówić o swoim życiu seksualnym, tak. Co oni pomyślą, to jakby nie chodzi o to, jak w ogóle u mnie też jakby też taką jedną z dewiz jest to, że możesz być kim chcesz i nie musisz jakby, to co powiesz tutaj zostaje tutaj, tak. Nie musisz się stresować, że ja powiem, ona coś tamten ma doświadczenia z takim zachowaniem, czy czym, czy coś się wydarzyło w jej życiu, ponieważ w ogóle mnie to nie interesuje i w ogóle nie biorę tego pod uwagę, że to może być prawdziwe, ponieważ no, każdy ma, jakby tutaj, jesteśmy tutaj tak naprawdę nie po to, żeby mówić prawdę. Ja nie jestem tutaj po to, żeby pomimo tego, że jestem sympatyczną osobą, to nie, moją rolą nie jest bycie przyjacielem. Mhm. To lepsze poznanie nas. Tak, lepsze poznanie. Jakby to nie jesteśmy w kwestii, nie płacicie mi za spotkania towarzyskie, tylko za konkretną pracę językową, więc tak liczą się umiejętności, więc nie będziemy sobie robić pitu-pitu i rozmawiać o swoim życiu, jakie ono jest i się dołować, czy też się podniecać. Tu chodzi o to, żeby się czegoś nauczyć, żeby coś wynieść i zwróć uwagę właśnie odejmując ten aspekt tej prawdomówności, że nie musimy tutaj jakoś też pokazywać w jakimś określonym świetle. Tak, swoich ideałów. Tak, jakby, że o Jezu, co oni pomyślą, albo nie, no ja nie mogę powiedzieć, że Jezu, nie pamiętam jak jest wujek, a ja muszę powiedzieć, że mam wujka. No jakby, Więc aby też zwróć uwagę też, często w szkołach się opowiada, takie tematy są typu rodzina, bo uczymy się przymiotników dzierżawczych, matasa, montusu i tak dalej, to właśnie często opisuje się swoją rodzinę, a to jest często traumatyczne, często może być to traumatyczne doświadczenie, ponieważ różne są rodziny. Ja dlatego zrezygnowałem z czegoś takiego i daję kartki, gdzie daję obrazki z postaciami i ludzie przedstawiają swoją rodzinę, wymyślają swoje drzewo genealogiczne, co też jest ciekawe, że muszą słuchać innych, ponieważ czasem te postaci się powtarzają i okazuje się, że są wszyscy spokrewnieni. Więc jest wesoło i nagle okazuje się, no proszę, ten Georges prowadzi podwójne życie, albo nawet potrójne. I ktoś jest czymś czyjąś babcią, a okazuje się, że dla niej drugiej osoby jest matką. Tak, ale też właśnie na przykład tak robiliśmy ćwiczenie bez zbyt głębokich spoilerów oczywiście, z układaniem menu, to ja totalnie się wczułam, że to musi być jakieś super menu i wiesz, prowadziłam taki dialog wewnętrzny na zasadzie, Karo, to nie ma znaczenia. To może być naprawdę bardzo randomowe danie. Tak. I nie musisz teraz stworzyć po prostu jakiejś popisówy, tak. Bo nikogo to nie obchodzi. Dokładnie. Masz ćwiczyć słówka. No tak. I cały czas właśnie takie sprawdzanie ze sobą i dlatego, wiesz, ja też tak dużo rozmyślałam po naszym kursie, bo widziałam właśnie ile rzeczy zostało mi wszczepionych, które w ogóle się nie przydają, tak. Jeśli chodzi o naukę języka i tak samo właśnie jak powiedziałaś o tematach. Mam wrażenie, że to, co też widzę jako tą inność u Ciebie, to jest to, że te tematy są naprawdę życiowe, że już teraz krążąc sobie po mieście przydają mi się te wyrażenia, a jednak w szkole mam wrażenie, że za każdym razem od września wracamy trochę do tego samego, tak. Powtarzamy, są te same tematy, one są nudne i nieżyciowe, tak. I realnie nigdy ich nie użyjesz, ale masz po prostu zasób słów, żeby opisać każde pomieszczenie, że mogłabyś pracować w meblarskim sklepie, ale nie wiesz jak zadzwonić do banku na infolinię. I części ciała, najważniejsze. No ja nie lubię ani tego, ani tego, tylko że nie chodziłam nigdy na francuski w szkole, to mnie ominęło to, no, widzisz, muszę akurat nadrobić. Tak, więc zwróć uwagę też właśnie, że często nie chcę za bardzo też przyciączyć na tę edukację w Polsce, no bo to jest też wynika z wielu różnych aspektów i też są nauczyciele, którzy świetnie sobie z tym radzą i jakoś starają się ratować tę sytuację, ale nie jest łatwo, bo jakby no sytuacja nie jest prosta no i wiesz, dzieciaki wracające po wakacjach i nagle okazuje się, że nic nie pamiętają, no to trzeba odświeżyć. Nagle okazuje się, że przez cały rok robisz to odświeżanie i nie idziecie w ogóle do przodu. Więc system edukacyjny nie jest prosty, dlatego też nie pracuję w edukacji publicznej. I u mnie też mam inną wizję na te szkoły. Że napiszesz reformę po prostu. Nie, nie mam zamiaru, nie mam takich ambicji w ogóle, powiem Ci, że nie interesuje mnie to, wolę robić swoje no, bo dobrze mi to wychodzi, może dlatego, że wolę się skupić na tym, co mi dobrze wychodzi i proponować takie kursy, jakie mi się podobają i jeżeli oczywiście one komuś też się podobają, to jest super, bo te kursy nie są dla wszystkich. wszystkich, ponieważ niektóre osoby, no miałem też takie osoby trochę w przeszłości bardziej, ale że rezygnowały, ponieważ było to za trudne, albo nie do końca spełniało ich oczekiwania, ponieważ było zbyt dynamicznie, że za bardzo się ruszami, że tutaj, no, że potrzebują czegoś spokojniejszego. I luz. Każdy powinien też, jakby też ważna sprawa, że to, że ja uczę w jakiś sposób, to nie jest wyznacznikiem, modelem do tego, żeby wszyscy uczyli w ten sam sposób. Albo chcieli się uczyć w ten dokładnie, sposób. Dokładnie, tak. Tak, bo czasem piszą do mnie nauczyciele, że o, ja bym chciała, żeby pan zrobił jakieś takie warsztaty, jak uczyć. Ja bardzo nie lubię takich warsztatów, prowadzić czegoś takiego, ponieważ no, każdy uczy w taki swój sposób. Nagle ktoś musi, potem ktoś idzie na takie szkolenie, bo tym, jeżeli to nie wynika z jego autentycznych potrzeb i możliwości i osobowości, to jest to sztuczne i ludzie tego to nie wierzą. Więc jeżeli w ty coś wierzysz, to potem twoja publiczność, ponieważ uczniowie, uczennice, to też jest trochę taka publiczność jak w teatrze, też muszą w to uwierzyć i wtedy jeżeli uwierzą, to z tobą pójdą i ci zaufają. A jeżeli będzie to udawane, będzie to sztuczne, wtedy to nie do końca zagra i nie do końca będzie to, nie zda swojego egzaminu. Więc nie ma sensu robić coś wbrew sobie i też jeżeli na przykład nie lubimy w jakiś sposób pracować, też nie mieć pretensji, że o Jezus, no to ja bez nadzieja nigdy się nie nauczę. Nie, może zmienić nauczyciela. Nauczyciele, ja kiedyś napisałem coś takiego, że nauczyciele są jak pizza i jeżeli nie smakuje ci, dokładnie, jeżeli ci smakuje jakaś pizza, super, jedz ją kiedy chcesz, a jeżeli ci nie smakuje, no to przecież Boże, jaki problem. Mimo, że wszyscy mówią, że napolitańska jest najlepsza, możesz lubić Pizza Hut. Dokładnie i nikt ci nie będzie zabraniał tego, albo możesz w ogóle nie lubić pizzy i nagle się okaże, że spróbujesz pizzy i nagle okazuje się, że no nie, to nie jest twoje i daj sobie szansę próbować, daj sobie szansę spróbować innych pizz, jeżeli chcesz. Inne pizzerie też robią fajne pizze, albo może i nie musisz, jakby daj sobie szansę, bo też czasem są osoby, które też bardzo się przywiązują do nauczycieli i to też robi się taki potem relacyjność, nie chcę krytykować nikogo, ale może być to też niebezpieczne z punktu widzenia rozwoju językowego, bo potem już się robi tak rozluźnienie, no cześć, siemanko, powiedz tam u ciebie i tyle, tak? I nie zawsze to wtedy daje takie same efekty, jak po prostu praca, Boże, brzmi jak jakiś taki coach, praca, rozwój językowy, no ale jeżeli efekty, liczą się efekty, jeżeli oczekujemy efektów, tak, a nie relacji z nauczycielem, koleżkowania się z nauczycielem, to wtedy warto po prostu dać sobie szansę też na zmianę nauczyciela. To też może być ciekawe, ponieważ możemy poznać inne metody, albo nawet fajnie jest miksować nauczycieli sobie, że tak jak chodzimy do różnych restauracji w ciągu tygodnia, tak możemy sobie pójść na taki kurs do jednej osoby, a potem połączyć to z innym kursem. To nie jest tak, że nauczyciel to jest Bóg i jest wyznawcą jesteś i możesz tylko jednej osoby się uczyć. Absolutnie nie. Język jest bardzo bogaty i każdy patrzy na niego z innej perspektywy i myślę, że jako osoby uczące się można dostąpić tego, znaczy skorzystać fajnie z tych możliwości, że szczególnie teraz, kiedy masz mnóstwo nauczycieli na wyciągnięcie ręki, wystarczy otworzyć Instagram, gdzie kiedyś tak nie było. Ja pamiętam, jak zaczynałem Instagram ileś tam lat temu, to byłem jeden z pierwszych nauczycieli, który w ogóle robił jakieś rzeczy na tym Instagramie, więc i to było takie, o Jezu, nauczyciel na Instagramie, w ogóle pan od francuskiego, co to za nazwa. Więc, a teraz jakby wszyscy, to jest takie... Sami panowie teraz są. Dokładnie, dokładnie, panie i panowie wszędzie są, więc no to było już, nie wiem, 12 lat temu, więc kosmos. Więc co, no tak to jest, że dać sobie szansę spróbować różnych rzeczy, to jest trochę tak jak z dietą, że jedz 5 różnych owoców i warzyw dziennie. Słuchaj, ja nie pobiję twoich porównań jedzeniowych, bo że są najlepsze ever. Ale też wydaje mi się, że to jest... fajne troszeczkę sobie rotować nauczycieli, dlatego że my się bardzo łatwo przyzwyczajamy i czujemy ten przyjemny komforcik, a to nie do końca idzie w parze z jakimś takim rozwojem językowym i nawet widzę to, nie wiem, po nas, że na przykład wyszłam sobie z zajęć, myślę sobie, o, ale fajnie, że przychodzę taka wyluzowana. I super, jakby cieszę się tak. I też widzę, że to mi dużo daje, ale teraz właśnie słuchając Ciebie pomyślałam sobie, no tak, ale właśnie ten element takiego mobilizującego stresiku, kiedy idziesz w coś nowego, sprawia, tak. że nagle zupełnie z innej perspektywy podchodzisz do tej nauki, ktoś zwraca Twoją uwagę na inne rzeczy, nie wiesz, co Cię czeka, a w życiu tak właśnie jest, że wchodząc do sklepu, totalnie nie wiesz, jaka rozmowa przed Tobą, jeżeli byś znała Panią ekspedientkę, czułaby zupełnie inaczej by to wyglądało, niż kiedy znajdujesz się... Wow, tutaj mamy... Dobrze, że to woda. Zwróciłaś uwagę na bardzo ważny aspekt, że życie jest nieprzewidywalne i warto w nauce języka przygotowywać się do tego, że te sytuacje, które przeżywamy, też będą niespodziewane. I tak samo, i też nasze reakcje nie do końca muszą być wyuczone, ponieważ wyreżyserowane. Możemy się przygotować na mnóstwo sposobów i z tego skorzystać, to jest super. Ale też mieć warto z tyłu głowy to, że nie zawsze może wyjść tak, jak w scenariuszu. Że oczywiście są pewne takie, tak jak w życiu codziennym przewidujemy pewne sytuacje, że idziesz do mechanika, musisz się przedstawić, powiedzieć, jaki jest problem, on ci powie, jaka cena, ty myślisz sobie, no dobra, chce mnie oszukać. No, ale cóż, no nie ma pola do negocjacji, trzeba zapłacić, trzeba robić i płacisz i odjeżdżasz. Więc to może się potoczyć tak, ale może potoczyć się również inaczej. I daj sobie też tę przestrzeń, że okej, mam pewną kanwę tego wszystkiego, ale nie wszystko musi być po naszej myśli, bo nagle może coś się wydarzyć niespodziewanego, ktoś może zadać jakieś takie pytanie w troszeczkę inny sposób. Okej, to nie jest koniec świata. To nie jest tak, że jesteśmy w teatrze, że jest rola i wszystko jest napisane. Więc warto mieć tę otwartość i elastyczność, że nagle zapytajmy się, żeby powtórzył ktoś, albo żeby przeformułował to pytanie, ponieważ nie rozumiemy. Dajmy sobie prawo do bycia też osobami, które czegoś nie wiedzą, ponieważ myślimy też ciągle, że okej, no uczę się, już jestem na jakimś poziomie, powinnam to wszystko ogarniać. Nie, ponieważ nie wiem, ja nawet po polsku czasem stresuję się przed jakąś rozmową, bo nie wiem, z urzędem skarbowym, czy muszę napisać jakiegoś maila do osoby, której nie znam i nagle muszę jakoś tak ubrać, albo ktoś oczekuje ode mnie odpowiedzi w temacie, na którym się też nie znam i co nie do końca może ta moja wypowiedź jest taka wybitna, jaką bym sobie wymarzył. Więc dajmy sobie prawo do robienia błędów, do niewiedzy, ponieważ no, szczególnie w języku obcym to jest nasze święte prawo. Tak, bardzo mi się podoba to właśnie odniesienie do polskiego, także jakby w momencie, kiedy rozmawiam ze swoją księgową, ona tłumaczy mi jakąś rzecz, której ja totalnie nie kumam, czy ja myślę sobie, ja znasz beznadziejnie polski. Tak, no o Jezu, ale się wypowiadasz, no. Karo, czemu tego nie zrozumiałaś? Tylko pytasz, jakby może Pani mi wytłumaczyć, bo zupełnie tego nie kumam, więc to jest taka łagodność właśnie do siebie i miałam w planach pogadać trochę o tych pozytywnych aspektach naszego polskiego wychowania językowego, bo też na pewno takie są, ale niestety przychodzi mi do głowy kolejny taki aspekt problematyczny, to jest właśnie ten ogromny lęk przed błędami. I to jest na pewno coś, co ja też widzę po sobie i co zaczęło się we mnie budzić na nowo właśnie u Ciebie na kursie, na zasadzie takiej: ej dziewczyno, ty masz po prostu zakodowane, że jak powiesz coś źle, to dostaniesz minusa do zeszytu albo nie zaliczysz egzaminu. No, w ten sposób się w ogóle nie będziesz odzywać, jeżeli twoim celem jest mówienie bezbłędne. A najgorzej, że to jeszcze z wiekiem się pogłębia, ponieważ w wieku 30, 40 lat, 50 lat wracasz do tych wspomnień ze szkolnej ławki i stajesz się na nowo tą małą Karoliną, która jest, nie wiem, ma jakieś kompleksy, trudności, stresuje się, gdzie jest ta nauczycielka i nagle jakby w tej sytuacji, która jest dla Ciebie nowa, Ty jesteś tu i teraz, ale nagle wracasz do tamtych wspomnień, to obciążasz się podwójnie, mam wrażenie. I zupełnie jest to niepotrzebne. To jest robienie sobie zła. I dlatego ja mówię na początku moim uczniom i uczennicom, że to jest ten etap, kiedy jesteście tutaj w tej bezpiecznej przestrzeni, tu możecie masakrować język. W jaki sposób chcecie, potrzebujecie. To nie jest też mój język ojczysty, więc ja nie czuję się z tym związany tak, że mi robicie krzywdę, że źle coś wypowiecie. Mi nie zwiędną uszy, ponieważ ja już naprawdę słyszałem wszystko. Więc, więc po prostu próbujmy, ćwiczmy. No, tak jak jesteś na siłowni. To nie może być tak, że... Bo to też jest takie toksyczne myślenie. Ja już muszę umieć, żeby pójść do szkoły na zajęcia. To jest absurdalne. Tak, ludzie, którzy... No nie, muszę najpierw zrzucić parę kilogramów, żeby pójść na siłownię. No błagam, no. Ale to jest w ogóle, ja trochę może inaczej myślę o tym, ale rzeczywiście spotkałam się z czymś takim ostatnio, że znajoma powiedziała mi, że chciałaby się zapisać na jakiś kurs francuskiego, żeby przyjść do ciebie na kurs od zera. Tak, ale to jest notoryczne. Ja pomyślałam sobie, ej stara, no jakby to jest kurs od zera, no to tak, co? No, dokładnie. Tak, ale często osoby mam takie właśnie, że zapisują się na przykład na kurs dla zupełnie początkujących od zera, i pytają się, jak mam się przygotować do tego kursu? Ja mówię, no po prostu proszę sobie odpocząć. Wyśpij się. Tak, wyśpij się, zjedz porządnie, posłuchaj sobie francuskiej muzyki, nastraj się pozytywnie, kup sobie może kolorowy zeszyt. I tyle. To nie jest tak, że jakby no idziesz, nie wiem, tak jakbym się zapisał na kurs ceramiki i nagle szukał tutoriali, jak robić ceramikę. No przecież jakby... Kupiłeś sobie koło garncarskie. Kupiłbym sobie wszystko. Ja wiem, że jakby jesteśmy podekscytowani tym wszystkim, bo to wynika z dobrych motywacji, tylko że to jest niepotrzebne. Zupełnie tak, i potem, bo potem też my antycypujemy bardzo wtedy w głowie, myślimy sobie, jak to będzie wyglądać, jesteśmy podekscytowani, fantastycznie, tylko że potem nasze doświadczenia są mogą być troszeczkę inne wobec tego, co sobie wyobraziliśmy. I coś tu się nie zgadza. A w momencie, kiedy... I może to też jest... Tutaj bym też wrócił do tego, co ja przeżyłem, przeprowadzając się tutaj, że nie miałem w głowie tego, jak to się potoczy. Miałem jakiś taki ogólny zarys. Wiedziałem, że muszę, że zamykam szkołę w Polsce, że nie robię takiego skoku, że tak w rozkroku. Jedną nogą, dokładnie, że tak sobie zostawiasz te oranżerię w Polsce na wszelki wypadek. Nie, że muszę to zamknąć, że muszę zacząć od nowa, że robię coś na maksa, żeby mnie to zmotywowało, ale nie dawałem sobie, nie wyobraziłem sobie tego wszystkiego, nie przyjechałem tutaj z planami gotowymi i z ofertą gotową wszystkiego, co chcę zrobić, ponieważ wiedziałem, że spotkam się z nowym życiem, i że dać trzeba szansę temu, żeby to trochę na ciebie jakoś wpłynęło. I tak samo jest z kursem językowym. To nie jest tak, że ty sobie wyobrazisz, że chcę tak i potem nagle się okazuje, że jak nie wiem, jak w tych wszystkich programach ślub od pierwszego wejrzenia, że on albo ona sobie wyobrazili, że ta osoba będzie wyglądała w ten sposób i okazuje się, że no nie, no 3 centymetry niższa, albo ojej, oczy ma jednak brązowe, a nie niebieskie. O, no to jestem rozczarowana. No to nie o to chodzi. To nie o to chodzi, więc dajmy sobie szansę na niespodziewalne, na zaskoczenie siebie. Ja nie chcę też mówić ludziom, przygotujcie się do tego kursu, opanujcie to i to i to. Absolutnie nie. Szczególnie, jeżeli to jest kurs dla początkujących. No to jest moja praca, żeby kogoś nauczyć. Nie mam zamiaru wymagać kogokolwiek, szczególnie na kursie dla początkujących, żeby już sobie coś tam się uczyli. No bo nie o to chodzi zupełnie. Tak samo jak często są osoby, które chcą zapisać na kursy takie właśnie, prowadzę Atelier Emotion, czyli warsztat emocji. To są kursy konwersacyjne skupione właśnie na dramie. To mówią, oj, bym bardzo chciała przyjść na ten kurs, ale najpierw sobie muszę odświeżyć czasy. I to jest taki ciekawe, dla nas jest takie poczucie bezpieczeństwa dla Polaków, że gramatyka jest dla nas takim bezpiecznym pokoikiem, dzięki któremu będziemy się czuć bezpiecznie. To jest taki nasz fundament. Tak, nasz fundament. Oczywiście jest to ważne, aczkolwiek hej, chcesz mówić. Po co chcesz teraz odświeżać gramatykę? Jakby zrobimy to, ale może chcesz spełnić swoje marzenie? Nie wiem, tak jakbyś chciała powiedzieć, chciałabym nauczyć się jeździć konno, ale najpierw pójdę na... Kupię sobie atlas koni. Albo najpierw kupię sobie rower. Wiesz, jakby... To jakby większy absurd. Wiesz, jakby, no nie, no, chcesz jeździć konno, no naucz się, nie wiem, no jeździć na tej jazdę konno. Ja w swoim życiu próbowałem różnych rzeczy, które mi nie wyszły, ale zupełnie nie mam z tego nie patrzę na to jako porażkę, tylko na takiej zasadzie, że próbowałem. Ja się uczyłem grać na wiolonczeli, w ogóle mi to nie wychodziło, ale było to fenomenalne, doświadczenie cudowne. I no Boże, no jakby nie kontynuuję tego. I to jest okej. To nie jest tak, że Boże, jeżeli ja się zapiszę na kurs języka, to ja będę musiała teraz już do końca życia się tego języka uczyć. Nie, absolutnie. To nie jest ślub, to nie jest, a nawet jakby był to ślub, to też możesz wziąć rozwód. Więc to nie jest jakieś podpisanie cyrografu, tylko po prostu coś, co ma być dla ciebie. Przede wszystkim być czymś fajnym, coś, co będzie na ciebie wpłynie jakoś rozwojowo, albo nawet i nie wpłynie, albo nawet powiesz sobie albo odkryjesz, że w ogóle się nie chcesz uczyć. Albo w ogóle, nie, w ogóle nie chce mi się, na przykład, albo myślałam, że coś innego, nie, a może pójdę na inny język i luz. Więc wiesz, jakby często ludzie mówią mi, że ten język językiem, ale też jakby dowiedziałam się czegoś o sobie. I to jest fajne. Więc to jest takie doświadczenie. Moje kursy są maksymalnie trwają 5 dni i są to intensywne kursy, czasem 35 godzin tygodniowo. To jest taki etat francuski. I to jest naprawdę mocne doświadczenie, dzięki któremu też niektóre osoby przeżywają coś takiego psychofizycznego, które jest informacją tylko dla nich, że czego doświadczyły. I to jest fajne. To jest bardzo fajne. Ja mogę potwierdzić, że tyle, ile się we mnie tam zadziało, ile popracowało różnych myśli właśnie. Szczególnie, schematów. Że ty jesteś taka świadoma, jesteś też tak, z tego, co w tobie się dzieje. No. Autoanalityczna. No. Więc to na pewno dla osób, które oprócz języka też jakby są gotowe sobie poprzyglądać się właśnie jakimś swoim właśnie mechanizmom i zachowaniu, to jest mega ciekawe, ale dotknąłeś tematu, który myślę, że dla wielu osób jest mocno nurtujący, a mianowicie właśnie tej gramatyki, która zdaje się być z jednej strony tym naszym fundamentem, ale też trochę takim przekleństwem, że nam się wydaje, że bez tej gramatyki w ogóle nie powinniśmy się odzywać. I ja zawsze podaję taki przykład osób, ja chodziłam do językowego liceum z niemieckim i no i tego języka cudownego było bardzo dużo. Czemu ja to zrobiłam? Nie wiem. W każdym razie, wtedy mi się podobało. W każdym razie miałam kolegów i koleżanki, którzy mieli dobre oceny. Znaczy też miałam dobre oceny i też ja byłam komunikatywna, ale to nie o to chodzi. W sensie chodzi o to, że jest taki typ osoby, która jest super na teście, wyjeżdżamy na wycieczkę, na wymianę, nie odzywa się wcale. Tak. I osoba, która ma same truje, wyjeżdżamy, radzi sobie świetnie, tak. Ma mnóstwo znajomych i gada. Tak. I tutaj właśnie przy tym pierwszym typie widzę właśnie to przekleństwo gramatyki, kiedy rozpiszesz wszystkie formułki, ale jesteś totalnie zblokowany. Tak. I właśnie zastanawiam się, jak możemy my, wychowani jednak właśnie w Polsce, w tym takim systemie, gdzie gramatyka jest ważna, jak możemy się od tego uwolnić, wyjechać za granicę i po prostu gadać, myśleć sobie, błędy. Tak, to jest bardzo trudne, szczególnie jeżeli wzrastasz w takim klimacie, że to jest pielęgnowane, że testy, egzaminy, gramatyka, idź zrób certyfikat, będziesz miała papier. No i ciągle taka walka o te namacalne, bo to jest, gramatyka jest, dlaczego jest tak pielęgnowana, ta nauka gramatyki jest tak pielęgnowana, bo to jest coś namacalnego. Mierzalne, nie? Tak, możesz to, umie, nie umie. Nauczyła się formułki, czy tam niektórzy uczą też formułek, że drugi conditional używamy wtedy i wtedy. Tak. No jakby, jeżeli to komuś pomaga, spoko, nie ma problemu, ale ja na przykład nie lubię czegoś takiego. Bo wolę, żeby po prostu ktoś, żeby to wypływało kogoś z trzewi, a nie z przypomnienia sobie pamięciowego. Więc jeżeli wzrastamy w takim poczuciu, że to jest najważniejsze, to potem nas to może blokować. I to jest bardzo trudne, żeby się z tego wyzwolić, ponieważ też każdy z nas jest inny. Są osoby, które są bardziej nieśmiałe, są osoby, które są bardziej otwarte, a są osoby, które paradoksalnie nigdy byś nie spodziewała właśnie takie te na trójach, co lecą, że ona to w ogóle, po co ona w ogóle tam jedzie? Przecież ona w ogóle nic nie będzie, nie umie. A nagle się okazuje, że to czarny koń albo konica, że one po prostu te osoby ogarniają, ponieważ najlepsze jest to, że oni mają tej samokontroli, że Jezus, jak ja brzmię, czy co oni sobie o mnie pomyślą. Nie, ta osoba idzie po swoje. Nie chcę też teraz za bardzo oceniać i wartościować. No tak, generalizujemy troszkę, wiadomo. Oczywiście, bo to byłoby krzywdzące, że jesteś taką osobą, to masz przesrane, albo jesteś taką, to masz super. ponieważ to jest bardzo złożona sprawa. I nie ma takiej też odpowiedzi, jak to zrobić, bo też ludzie oczekują często lifehack, zrób tak, albo sposób na to. To też nie jest właśnie tak jak właśnie z tym gramatyką. Musisz zapisać sobie wszystkie formułki, schować pod poduszkę i rano umiesz. Tak, to jest, ja tak robiłem. Ja tak robiłam całe życie. Tak. No i jeszcze, a na egzamin załóż czerwone majtki i zjedz nutellę. Więc niestety to tak nie jest takie łatwe. I no, język jest, myślę, bardzo nienamacalnym i też ulotnym. I też warto sobie wziąć pod uwagę to, że jesteśmy tu i teraz. Jeżeli masz szansę powiedzieć coś, to powiedz. I bo potem będziesz tylko i wyłącznie możesz żałować. Co ryzykujesz? Szczególnie jeżeli jesteś w obcym kraju. Co ryzykujesz? Że ktoś cię zrozumie, albo że ktoś cię nie zrozumie. Co się stanie, jeżeli ktoś cię nie zrozumie? Nie zrozumie cię i tyle. I pójdzie dalej. Ten ktoś nie będzie rozmyślał, Jezu, ty, spotkałem taką laskę i ona coś powiedziała, ja jej nie zrozumiałem. No nie, bo to może pomyśleć sobie, ty, nie pamiętam, co ona powiedziała, coś powiedziała, ale nie wiem, bo nie usłyszałem. I bo też może pomyśleć o sobie też, że o Jezu, bo tam przejeżdżał samochód czy coś. My ciągle bierzemy też to do siebie, na siebie, bierzemy ciągle na swoją klatę, ale komunikacja idzie w dwie strony. To też zależy od tej drugiej osoby i razem ciągniemy, jesteśmy na tym wózku. Więc to nie jest tak, że tylko my musimy zamiatać. To też nie jest... I też takie uczenie się też takie monologowe, gdzie narzucamy nasze myśli i to, co chcemy powiedzieć w komunikacji w kraju docelowym, czy z osobami tymi docelowymi, z którymi chcemy rozmawiać, bo jesteśmy wyuczeni egzaminowych formuł, że przedstaw obraz albo społeczeństwo konsumpcyjne za i przeciw. No jakby nie musimy w życiu codziennym mieć poglądów w ogóle. Nie musimy mieć sprecyzowanego zdania. Możemy nie wiedzieć, możemy się zastanawiać, możemy dukać. W życiu, nie wiem, zapytasz się mnie, co sądzę o klonowaniu owiec, powiem ci, że kurczę, no nie wiem. Ale no i może to nie będzie jakaś super komunikacja z punktu widzenia językowego, gdyby mnie oceniała osoba certyfikująca, powiedziałaby no A2, bo się nie wypowiedział. Ale no błagam cię, no w życiu codziennym mamy różne sytuacje językowe. W momencie, gdy będziemy się tak programować na te efekty mierzalne i szkolne, to też może być zgubne. Znalazłam plus nauczania języków w Polsce. No jaki? Że wymusza na nas pewną systematyczność. Tak, jest dyscyplina. To jest też istotne. Nie chcę tutaj robić wielkich punktów chwalebnych systemu, że musisz zanotować czy coś, ale no mówmy się, no języka nie nauczysz się po prostu oddychając, słuchając, w pewnym stopniu się trochę nauczysz. Poduczysz się, dokładnie, albo naduczysz, albo przyuczysz. Douczysz, dokładnie. Uwielbiam przedrostki. Ale fakt jest taki, że no, oddychając francuskie powietrze, no, nie nauczysz się sama przez się. To trzeba też troszeczkę więcej inicjatywy. Jakby osłuchasz się, jeżeli będziesz też spędzać tutaj czas i osłuchiwać się rzeczywiście, no ponieważ są takie osoby, które tutaj mieszkają. W Paryżu nie musisz mówić po francusku. Tak. Sama wiesz, że tutaj ludzie bardzo łatwo przechodzą na angielski. Plus w ogóle wiesz, jakby, sorry, że ci przerwa, ale żyjemy w takich czasach, że bardzo wiele rzeczy w życiu w ogóle bez kontaktu z człowiekiem można wykonywać, więc nawet absolutnie możesz w ogóle nie mieć żadnych rozmów, nawet po angielsku. Dokładnie. Nawet w restauracjach teraz są takie QR-kody, że zamawiasz przez telefon, klikasz i płacisz też przez ten telefon. Nie wiem, pierwszy raz to ostatnio spotkałam i takie miałam, wow. Dla osób introwertycznych jest to cudowne. Tak. Dla osób uczących się francuskiego gorzej. No gorzej, ponieważ nie masz tej pogadanki. No więc tutaj każdy ma coś dla siebie. Więc warto też ta dyscyplina, Żeby nauczyć się języka, trzeba się uczyć. To niestety tak jest. Dostałem ostatnio takie pytanie na Q&A, że a czy taki kurs, taki szybki kurs 5 dni to coś daje, czy się zapomina? No więc... Wygasza po 30 dniach się nawiedza, niestety. Tak, niestety, tak puf. Więc, no więc ja zastanawiam się, no kurczę, no tak nie wiem, no dziwne to pytanie, no bo nie wiedziałem, co do końca jakby motywuje tę osobę, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, no tak, rzeczywiście, w momencie, kiedy te wszystkie szkoły językowe obiecują, że nie wiem, francuski w 30 dni, albo angielski w 2 dni, ale wiesz, jakieś te różne też aplikacje językowe, to niestety to nie jest wystarczające. To nie wystarczy kupić sobie e-book, posłuchać podcastu i, a nie, zaabonować się do podcastu, nie posłuchać, tylko kliknąć na podcast albo pobrać aplikację. Trzeba niestety wykonać pewną pracę umysłową. I to nie jest łatwe. Ja wiem, że uczenie się języków nie jest łatwe. Staram się, żeby sprawić, żeby było łatwiejsze, żeby było przyjemne. O, może tak, mojej pracy, jak to robię, żeby to było przyjemne, jakoś takie nie do końca stresujące. Ale no umówmy się, no jest to ciężka praca. Więc tej osobie odpowiedziałem, że ten kurs taki 5-dniowy, który trwa właśnie 35 godzin przez te 5 dni, to jest takie mocne przygotowanie i wypchnięcie w przestrzeń językową w bezpieczny sposób, ale niestety musisz ruszać skrzydłami. No więc jakby ja ci daję to paliwo, ale no niestety musisz też ty wykonać tę pracę. Więc to niestety to nie jest tak, że wystarczy znaleźć super nauczyciela, czy super kurs, super szkołę i to samo się zrobi. Niestety, przykro mi, odbiorczynie i odbiorcy, ale nie jesteście tylko odbiorczyniami i odbiorcami. Musicie też coś zrobić i dać z siebie coś. Bardzo mnie zasmuciłeś, ale zastanawiam się, czy jest taki moment w zaawansowaniu naszego języka, poziomu nauki i tak dalej, że nam coś zaskakuje i to jednak z nami zostaje, bo tutaj mamy przykład angielskiego, który w dzisiejszych czasach dla wielu osób jest już prawie takim językiem naszym drugim, no na pewno, ale nie powiem, że jesteśmy dwujęzyczni, ale gdzieś w pewnym stopniu tak, bo przyswajamy bardzo dużo treści w tym języku. Zależy też od koncepcji dwujęzyczności. Tak, oczywiście, ale powiedzmy, jeżeli chodzi nam po prostu o to, że rozumiemy i możemy się tym otaczać bez większego jakiegoś dodatkowego wysiłku, czy ucząc się języka, który nie jest z nami tak bardzo zżyty jak angielski, jesteśmy w stanie dojść do momentu, gdzie my ten język odkładamy na bok i nagle po 5 latach przyjeżdżamy do Francji i bez problemu dalej gadamy. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ to wszystko też zależy od osoby. I znam takie osoby, które wracają, jakby mówią mi, wiesz, rozmawiają ze mną, jakby mówią mi, wiesz, ja nie gadałam po francusku już 3 lata, jestem śmieszną osobą. I mówisz sobie, naprawdę super gadasz. I w tym momencie te mechanizmy się uruchamiają i to jest trochę tak, jakbyś... Nie chcę powiedzieć, że nauka francuskiego jest jakiegoś na rowerze, bo że się do końca zapomina, no bo zapomina się trochę i trzeba trochę naoliwić to wszystko, ale trochę jest to tak jak wejście, po latach wejście na strych, gdzie zostawiłaś ten język i no i jest pewna warstwa kurzu, którą musisz odkopać, tak? Wyczyścić. Czyli rzeczy pewnie się już zniszczyła i się nie da za bardzo używać. Dokładnie, ale część... Tak, szczególnie, wiesz, pamiętasz, kiedyś miałem uczennicę, która miała 18-letnią przerwę od francuskiego. Uczyła się do matury, bardzo dobrze zdała tę maturę z francuskiego, potem miała życie po prostu, dzieci, praca, dom. Ale zapragnęła się wrócić do tego francuskiego. No i ona była... Najfajniejsze było to, że ona pokazała mi ten zeszyt swój francuskiego, była tak ambitnie, prowadzony tak pięknie i ona była tak szczerze szczęśliwa z tego powrotu, że jej te struktury wracały w migłę. Czyli naprawdę. Nastawieniu to jest. Tak, jeżeli, to myślę, że naprawdę nie chcę tak, nie umiem tak wartościować odpowiednio procentami, ale wydaje mi się, że naprawdę spora część powodzenia językowego zależy od naszego nastawienia. Jeżeli będziemy myśleć, Boże, kiedyś tak pięknie mówiłam, a teraz już ciężko mi jest mówić, albo o Jezus, jak ja beznadziejnie teraz mówię, kiedyś było lepiej. Jeżeli będziemy tak się frustrować, to w ogóle to niestety nie doprowadzi nas dalej, tylko nas będzie pogrążać. A w momencie, kiedy zdasz sobie sprawę, okej, dobra, miałam przerwę i to jest normalne. Tak. Działam, i myślisz sobie, ale to super brzmi, Jezus, jakie to jest miłe doświadczenie, że wracam do tego, że czujesz się znowu jak ryba w wodzie, wiesz, tak jak wchodzisz do basenu, kiedyś pływałaś dużo i tak myślisz sobie, o, ale fajna ta woda, coraz lepiej się czujesz, wiadomo, no musisz na początku się tam rozruszać, ale potem, jeżeli masz na pozytywne nastawienie, no to potem wszystko wraca. Wiadomo, to wszystko jest też zależy od ciebie, od tej pracy. I co z tego, że możesz mieć nauczyciela, który będzie ci ładował pozytywną energię, jeżeli ty nie będziesz jej mieć? Ale to jest, tak jak powiedziałeś o pływaniu, to ja myślę, że w ogóle na przykład z powrotem do ćwiczeń fizycznych i tak, że jeżeli za dzieciaka w ogóle na przykład byliśmy aktywni sportowo, zaniedbaliśmy to, no to trzeba włożyć sporo pracy, żeby to ciało, ale właśnie przypomniało sobie, bo to jest gdzieś w tej mięśniowej pamięci, że my umiemy wykonać pewne ćwiczenia, tylko no, trzeba przejść przez ten etap odświeżania, odgrzebywania i tak samo jest z językiem, ale też daliśmy parę przykładów takich... A propos tego, że warto mówić, że kiedy wyjeżdżamy, kiedy chodzimy do restauracji, kiedy sobie łazimy tymi ulicami, kiedy mamy kontakt z człowiekiem, wiadomo, super, fantastycznie, jeżeli możemy sobie być w tym kraju, gdzieś mówić w tym języku, ale no nie ulega wątpliwości, że sądzę, tak jakbym miała strzelać, dla znacznej większości z nas jednak nauka języka jest czymś, co robimy zdalnie, a nie w miejscu docelowym, gdzie ten język jest stosowany. Więc zastanawiam się, jak sprawić, żeby ten język żył w nas i w naszym życiu, nawet jeżeli nie mamy z nim styczności na co dzień, bo po prostu mieszkamy w innym kraju. Tak, no dla chcącego nic trudnego. Wydaje mi się, że szczególnie teraz, powiem ci tak, z mojej perspektywy, ja mam 35 lat, uczyłem się języka, kiedy miałem 14-15 lat i wtedy były kasety. Do francuskiego nie było, wiesz, dopiero internet tam początkował, więc teraz nie było apek, nie było translatora i tam dalej, więc wiesz, jakby teraz mam wrażenie, że wcześniej łapało się, wiesz, poszło się do Empiku, kupowało się rozmówki, bo były jedne tylko, wiesz, jakieś takie, była jedna płyta czy gaseta jeszcze i się słuchało i się czciło to i się cieszyło. Ja prosiłam na święta słowniki językowe. Dokładnie. Dostawałam takie wielkie tomy, byłam przeszczęśliwa, że mam swoje słowniki. Dokładnie, no i wiesz, a teraz mamy dostęp do takich możliwości, ale mamy trochę przesyt tych możliwości i nagle jesteśmy trochę pogubieni, bo o Jezu, to takie i tak można i tu jeszcze takie konto na Instagramie, a tu taki ktoś robi jakieś TikToki, a tu coś, a tu jest jeszcze jakaś apka, a tu weszło coś. Wyboru, więc niestety to jest ten problem, że jest tyle możliwości i tak naprawdę ten świat się tak skurczył i otworzył, że możesz sobie wyprodukować to wszystko, stworzyć taki kontekst językowy na co dzień, ale to niestety wymaga też no, twojej organizacji tego wszystkiego. Nie jest, no, ale mam wrażenie, że wcześniej jakoś byliśmy troszeczkę, może też nie wszyscy, ale mam wrażenie, że byliśmy bardziej kreatywni pod tym względem, bo nie było tyle możliwości, więc jakoś trzeba było, dokładnie. Więc było może i przez to, że nie mieliśmy możliwości, więc byliśmy bardziej otwarci na to. A teraz oczekujemy, o nie, ja nie będę tam... O Jezu, jakaś tam aplikacja, nie będę tego ściągać. Wcześniej to po prostu cieszyliśmy się, ściągaliśmy z księgarni w innym mieście kasetę, która kosztowała też mnóstwo kasy, albo się kopiowało, na nielegalu się uczyło, różne rzeczy, nie wiem, więc mam wrażenie, że warto też wrócić, mieć taki z tyłu głowy pamięć tego, że nie zawsze było tak różowo, a dawaliśmy radę i ta kreatywność to też będzie pozytywny aspekt polskiego wychowania. My jesteśmy narodem kreatywnym i mamy w sobie tę otwartość, ale czasem właśnie ten konsumpcjonizm i dostępność wszystkiego nam zasłania tę kreatywność i tę otwartość wręcz taką dziecięcą, że nagle możemy sobie samodzielnie wyprodukować coś, że możemy sobie zaplanować ten rozwój w miarę tego, jakie mamy możliwości. Więc no, są osoby, znam osoby, które na przykład uczyły się same. Ja nie jestem fanem samouczenia, ponieważ jest to bardzo trudny proces i też ryzykowny. Bo powiela pewne błędy, tak? Tak, różnie może być. Naprawdę trzeba wiedzieć, jak to się zabrać, ale są osoby, które sobie z tym radzą i są w stanie sobie jakoś to zaprogramować i zorganizować. I świetnie. Są osoby, które uczą się, jakby po moich kursach zawsze mówię, no przeżyliśmy tyle czasu razem, teraz warto, żebyście wzięły sprawy w swoje ręce, znalazły sobie jakiś kurs troszeczkę spokojniejszy, jakiegoś nauczyciela, czy to będzie aplikacja, czy coś. Fajnie sobie miksować różne rzeczy, ale to też jakby, no ja nie jestem w stanie za każdego wykonać tej pracy. Każdy też powinien zastanowić się, co dla niego, dla niej jest dobre i co czuje, że im się podoba. Ponieważ też, no to właśnie tak jak mówiłem, praca nad językiem jest bardzo indywidualna. Język jest bardzo ulotny i jest bardzo egoistyczna praca, ponieważ to jest tylko dla nas ta kompetencja. I w momencie, kiedy musimy też samodzielnie włożyć w to dzieło coś. Powiedziałeś, że egoistyczna, a mi przychodzi do głowy takie stwierdzenie, że to jest takie bardzo self-care'owe. A tak, tak. I mnie na przykład mój powrót do nauki języka, no w tym przypadku francuskiego, jest czymś, co mnie tak na maksa rozczula w kontekście takim, że ej, popatrz, to jest po nic, a to jest takie wartościowe. Tak, zwróć uwagę, że rzeczywiście to jest takie ładowanie w siebie, szczególnie, że nie wiem, są osoby, które uczą się francuskiego nie dlatego, że muszą iść do pracy, że tu mieszkają, czy po prostu dlatego, że im się podoba. Tak. I też nie mają takiegoś tam celu, jak w szkołach zawsze, jaki masz cel, chcesz to. Nie, co jeden w 2 lata. Tak, jakby w ogóle zapomnijmy o tych cyferkach zupełnie. Tego w mojej szkole nie ma czegoś takiego, tam A1, B1, B2, ani ocen, no, więc jakby nie o to chodzi w tym wszystkim i ma być fajnie i jeżeli tobie to sprawia przyjemność, to jest najważniejsze i ta właśnie to poczucie tego, że pielęgnowania czegoś w sobie, ponieważ ucząc się języka poznajesz też inny sposób myślenia. Masujesz mózg. Zarabiasz punkty przeciwko Alzheimerowi, więc dbajmy. Zawsze warto. I wiesz, nagle myślę sobie, byłam na tym kursie, już zapomniałam, ale nigdy nie wiesz, co tam w mózgu się działo. Jeżeli tak spojrzeć, ciekaw jestem, jakby tak zrobić taki skaner przed kursem i po kursie, czy tam ile się połączeń stworzyło nowych, nerwowych. Bo na pewno tak się dzieje. Więc to jest taka bardzo dobra praca. Nie zawsze patrzymy na to z takiej perspektywy, że to nam coś pomaga zrozumieć i o nas samych, i doświadczyć czegoś, czasem takie właśnie, że nawet jakieś, wiesz, taka historia z zajęć, czy jakieś ćwiczenie ci się pokazuje, to oni tak to rozumieją, albo możesz spojrzeć na jakiś ten problem z innej perspektywy i że w ogóle, rzeczywiście. I ciebie to w jakiś sposób rozwija. Nawet z punktu widzenia takich czysto struktur językowych, że po francusku nie możesz powiedzieć, że coś ci się udało, tylko że to zrobiłaś. Jest czasownik réussir. Nie ma, że mi się udało, samo się zrobiło. Bo po polsku się często rzeczy same dzieją, albo nam się dzieją. Chomik mi umarł. Tak, przytrafiają nam się złe rzeczy, a jak coś dobrego, to coś innego nam załatwiło to powodzenie. Tak, dokładnie. Więc to mówi dużo o mentalu też narodów, nie? Tak, i to jakoś wpływa. W momencie, i często też możemy dotknąć kolejnego aspektu, że są osoby, które wolą siebie w innym języku. Mega chciałam dotknąć tego aspektu, bo to jest coś, co też usłyszałam od ciebie, ale pamiętam, że miałam tę rozkminę, kiedy mieszkałam w Madrycie, gdzie też przeprowadziłam się na głęboką wodę, bo nagle w tydzień okazało się, że nauczyłam się hiszpańskiego trochę nie mając wyjścia. Brawo! To było super, znaczy już też się uczyłam od lat, ale to był taki naprawdę dosyć intensywne, bo Hiszpanie po prostu odmówili komunikacji w innym języku, co było bardzo mi to posłużyło wtedy, ale ja wtedy miałam właśnie przemyślenie takie, że nie lubię siebie w tym języku, bo czuję, że nie jestem sobą. Tak. Bo czułam się ograniczona przez to, że mam mały zasób słów, że nie jestem w stanie opowiedzieć wszystkiego tak, jak bym chciała. Widziałam ogromne różnice kulturowe wynikające choćby z tego, że nie wiem, mniej gestykulowałam, czy mniej dotykałam ludzi i mi się wydawało, że wszyscy się przytulają, wszyscy są w parach. Tak, i w ogóle ty jesteś są zakochani we mnie. A oni po prostu się do mnie przytulali, bo jestem ich koleżanką, a ja po prostu cała sztywniałam i oni mówili, Karolina, ty jesteś taka oziębła i jakaś tam się. Co ja oziębła? Przecież ja jestem w ogóle duszą towarzystwa. Tak. Strasznie mnie to frustrowało, ale właśnie starałam się, czy to jest tak, że my odnajdujemy swoją osobowość w każdym języku, troszeczkę inną. Czy ta osobowość się zmienia wraz z zwiększeniem naszego poziomu i my wtedy jakby stajemy się tą Karoliną, tą polską Karoliną, tylko w wersji francuskiej. Kurczę, myślisz, że to jest bardzo ciekawe. Wcielenia? To jest bardzo ciekawe doświadczenie i myślę, że wszędzie, że wszystko to, co powiedziałaś, ma jakąś swoją rację. ponieważ warto zwrócić uwagę, że osoby uczące się języków albo przebywające w jakiejś rzeczywistości językowej, władające w jakiś sposób językiem, chociaż nie lubię tego słowa, władać językiem, sobie, o, muszę władać, to jak wiesz, jakby, o, że jest ten język taki poddany mi, po prostu tak. Posługujesz się nim jak narzędziem. Przemocowe. Tak, bardzo, bardzo przemocowe, kultura gwałtu zdecydowanie, więc tak czy siak, więc jesteś przebywając w jakiejś rzeczywistości językowej, możesz właśnie myśleć sobie, kurczę, że nie czujesz się na swoim miejscu, bo rzeczywiście w języku swoim ojczystym jesteś bardziej, możesz być bardziej otwarta, albo robisz sobie żarciki, że masz, wiesz, jakby no, inny wachlarz możliwości, ale to wszystko jesteś w stanie wykształcić w języku obcym. Tylko, i to też może być ciekawe, na przykład ja nie jestem Francuzem, ale spotykając się z Francuzem, no to jak do ciebie na kursy, ty Polakiem jesteś? A kurde, to szukaniec. No, więc... spotkając się z Francuzami, oni bardzo śmieją czasem ze mnie, że ja mam takie inne spojrzenie na język, ja robię inne żarty. Okay. Ja, wiesz, takie... Robisz polskie żarty na przykład? Nie, wiesz co, nie tłumaczę polski, nie, tylko mam zupełnie inne spojrzenie na język, na przykład widzę inne poczucie humoru, ale też w sensie, że jestem bardziej wrażliwy na język, bo inaczej patrzę na pewne rzeczy. Oni na przykład, wiesz, to, że oni liczą, dla nich 80 to jest 4 razy 20, oni tego nie wiedzą. Okay. Więc jakby dla nich to jest całkowicie, tak. Wiesz, tak samo jak ja często na moich kursach uświadamiam osobom, tak, ja uświadamiam osobom i teraz słuchajcie, nie odbiorczyni, odbiorcy, że poduszka to jest pod uszka, tak. Że tam kładziesz uszka. Tak. Pod tę poduszkę, więc i nagle ja sobie... I takie wow. To się dzieje, więc jakby taka wrażliwość na język to jest bardzo ciekawa. I oni czasem się właśnie śmieją ze mnie, że Jezu, jakie masz pomysły z tym wszystkim, więc inne spojrzenie. I osoby, które uczą się języka, czasem przychodzą do mnie i mówią, że one chcą się nauczyć mówić lepiej po francusku, mówić po francusku po to, żeby nie brzmieć, żeby nie brzmieć infantylnie, żeby móc dostąpić do takiego, że nikt nie będzie patrzył na ciebie z perspektywy obcokrajowca, żeby wreszcie móc siebie wyrazić. I na przykład są osoby anglojęzyczne, które mają taki bardzo mocny swój akcent i nawet jak się kłócą z kimś, to mi mówią, o Jezu, jak ty słodko mówisz, to fajnie, jak ty się taki słodko mówisz, lubię twój akcent. Jesteś wkurzona, że chcesz coś załatwić, a to brzmi komicznie. To jest trochę tak, jak słuchamy, jak mówią Czesi na przykład, i się z tego śmiejemy. Tak, a to są poważne informacje. Nie, że śmiejemy, ale że to jest takie cute. Tak, a to nie o to chodzi. To takie wszystko słodkie. Tak. Nie chcemy być traktowani... Że mówimy słodko, szczególnie... Tak, to jest takie protekcjonalnie, nie? Więc to jest ważne to, jak my się czujemy w danym języku. I też ta osobowość językowa, z czego wynika. Czy ty jesteś bardziej... Niektóre osoby, wiesz, łatwiej też na przykład obiecywać coś albo składać wyznania miłosne w obcym języku. Tak, bo nie mamy tego związku emocjonalnego. Tak, albo przeklinać, bo tak. Nagle myślisz sobie, albo używanie zbyt mocnych słów, bo nie mamy tego wyczucia jeszcze, więc jest to bardzo ciekawa sprawa i na pewno warte do badania. A ty jako osoba, która posługuje się, nie włada, dwoma tymi językami, powiedzmy, że świetnie, perfekcyjnie, czy tam nieperfekcyjnie, ale bardzo biegle, to czujesz, że Jacek polski jest inny od Jacka francuskiego? Chyba tak. Wiesz, bo mam wrażenie, że tutaj, jak ja mówię, że jestem taki po francusku milszy, jeszcze bardziej. Nie masz tej polskiej goryczy. Nie, wiesz co, to nie chodzi o gorycz, tylko że po prostu ja lubię sobie robić żarciki. Zwróćcie uwagę też, że w języku francuskim jest dużo tego takiego, tej grzeczności językowej, że tam ciągle ty dajesz to s'il vous plaît, że wszystkim żyjesz, dokładnie, dajesz im te wszystkie miłego dnia rzeczy, że za każdym razem po prostu tego nie robisz. Więc i to też jakoś wpływa na ciebie, że ty się czujesz tak jakoś tak miło. I że takie, o, na, i sobie tak. Ja bardzo lubię sobie takie żarciki robić z osobami, nie wiem, właśnie nawet kupując coś. Więc Mam wrażenie, że mnie tutaj też często lubią, więc nie mam złych doświadczeń z osobami francuskojęzycznymi przez to. Nie, mam wrażenie, że troszeczkę jestem inny, ale zastanawiam się, czy to jest tak, że to jest inna osobowość, to po prostu pewne cechy się uwypuklają u ciebie, tak? Mhm. Więc a zawsze jak coś mi się nie podoba, mogę powiedzieć, że jestem z Polski i inaczej się robi, więc nie jestem przygotowany na takie zachowanie i jakby mogę inaczej się zachować. Wyciągnąć tę kartę. Mogę wtedy wyciągnąć. Ja nie jestem stąd, dajcie mi spokój. Dajcie mi spokój, ja jestem tak jakby. Więc zawsze też ta odrębność kulturowa czasem też może być pomocna. No właśnie, bo temat, którym chyba zakończymy, a też bardzo mnie frapujący, to jest właśnie kwestia tego, jakie Francuzi mają podejście do nas, obcokrajowców przebywających w ich kraju, ale też próbujących mówić w ich języku lepiej lub gorzej, bo oczywiście wokół Francuzów ich osobowości narodowej jest bardzo wiele różnych, wiesz, tak, stereotypów. Dużo się mówi, że Francuzi są aroganccy, tak, mówi się też, że nie mówią po angielsku, chcą mówić tylko po francusku, więc wydawać by się mogło, że dla osoby uczącej się francuskiego jest to raj, bo przecież przyjeżdżasz tutaj i możesz z nimi gadać po francusku. Tak. Czy rzeczywiście tak jest? No właśnie, różnie to bywa. Każda osoba ma różne doświadczenia, ale jeżeli chodzi o Paryż, naprawdę tutaj można żyć bez języka francuskiego, więc od razu uspokajam osoby, które na przykład chciałyby tu przyjechać i żyć. Da się. Są osoby, które w ogóle nie mówią nie umieją języka francuskiego, a tu żyją i od lat na przykład, tak? Więc, ale jakie to życie? Może nie do końca pełne, tak, bo bym powiedział tak, że szkoda troszeczkę nie korzystać z tej oferty kulturalnej, teatrów, kina i tak dalej i tylko tworzyć sobie to wszystko po angielsku czy w innych językach, ale to już są wybory osobiste. Jeżeli chodzi o Paryż, to tutaj często jak przyjeżdżają osoby i znają już trochę francuski i oczekują czegoś więcej niż takie, wiesz, tylko dzień dobry, do widzenia, no to tak mogą być rozczarowane, no bo jakby, no co, no jakby, ktoś im odpowie po angielsku, a one chcą tutaj poćwiczyć, tak? Więc tutaj bardzo łatwo, jak wyczują jakiś akcent, to w Paryżu łatwo przechodzą na angielski. No to myślisz sobie, no świetne jest to rozwiązanie, bo obcokrajowcy często narzekali na to, hello, że Francuzi nie mówią po angielsku. Nagle zaczęli mówić i tak jest, i znowu jest źle, więc za każdym razem jest źle. Jak nie mówią po angielsku, to jest źle, jak mówią po angielsku, to też jest źle. Więc ja zawsze mówię, taki tip jest, że jak Francuzi przechodzą na angielski, a ty chcesz mówić po francusku z nimi, to mów, że nie znasz niemieckiego. No, maybe in English, désolé, je parle pas allemand. I wtedy wiesz, no jakby jest i wesoło, śmiesznie i wtedy nie będzie oczekiwania, że będziecie mówić po angielsku. To bardziej, że jakby Francuzi są tacy, że oni są, mam wrażenie, że bardzo się cieszą z tego. Dla nich to jest też taki kosmos, że ktoś się uczy francuskiego. Wiadomo, że jest to popularny język na świecie, ale jest to jednak też takie, że ktoś się uczy i to jest takie no, miłe jest im po prostu. No, więc zwróć uwagę, że oni nie będą patrzeć z perspektywy takiej, o Boże, jakie błędy robi. Absolutnie nie. Więc dajmy sobie też szansę. Jakby to innym osobom powinno być wstyd, że nie znają innych języków. Tylko jeżeli uczysz się języka, to jest twoją wartością. Na każdym etapie, jakim jesteś. Tak, tylko właśnie pytanie, gdzie się kończy to, o Boże, jak fajnie, że się uczysz francuskiego, a zaczyna się super, poznajmy się, versus powodzenia, nara. Że oni mogą się cieszyć, że się uczymy, ale to już jest ta pewna bariera, która sprawia, że nie wejdą z tobą w jakąś taką bardziej bliską relację, nie zaproszą cię na kawę, nie pogadają. Wiem, jakby też to zależy od osób, bo miałem taką uczennicę na kursie też wedle od zera zupełnie, to ona po prostu już tam jakiś facet ją podrywał w restauracji. Po francusku ona tam, ale ją to bardzo cieszyło, więc bo mogłam przy okazji sobie tam jakoś tam już te struktury coś tam powiedzieć, więc to było bardzo, bardzo fajne dla obojga, ale bardzo bym uważał, jeżeli chodzi o te kontakty osobiste, no bo jakby, mówmy się, jesteśmy dorosłymi ludźmi, jakby nie oczekujmy też od innych, że od razu będą naszymi przyjaciółmi, bo też takie, mam wrażenie, że czasem niektórzy oczekują, że Francuzi będą od razu otwierać swoje domy przed nami i zapraszać. Ja nie wiem, jak Polacy traktują obcokrajowców, czy od razu ich zapraszają do domów i są ich przyjaciółmi. Tutaj po prostu może też to, że... A może Polacy, jak widzą obcokrajowca mówiącego po polsku, od razu chcą go poznać? Nie wiem. Ale Francuzi tak nie mają. Po prostu... No tutaj też ludzie się spotykają bardziej w knajpach, a nie w domach. Nie w domach, więc... Szczególnie w Paryżu, gdzie tych knajp jest mnóstwo. Więc no to bardzo zależy. Myślę, że nie ma co oczekiwać od ludzi, że będą naszymi przyjaciółmi od razu. Bo to jest też trochę takie uprzedmiotowiające, dokładnie tak, że nie zadajemy sobie pytania, czy my chcemy mieć nowych znajomych, tylko bardziej chcemy skorzystać z Francuza, żeby się pouczyć francuskiego. O Jezus, to jest bardzo uprzedmiotowiające. Że to nie jest o człowieku, tylko bardziej o darmowych konsultacjach. Tak, ja to robię tylko językowo. Tak, no i oczekujemy, że ta osoba będzie nami zainteresowana, ale czy my jesteśmy zainteresowani nimi, czy tym, że są z Francji? O Jezu, no strasznie. Warto się tak przyjrzeć temu, jakie są może nasze tutaj pobudki. Dlaczego my to robimy i czy rzeczywiście jesteśmy atrakcyjnymi osobami w tej sytuacji? Atrakcyjnym w sensie do tej rozmowy, tak? Że co my możemy dać? No, znowu okazuje się, że nauka to jest ciągła praca i dawanie czegoś od siebie. No, skandal. No sorry, no niestety chyba innego wniosku nie będziemy tutaj mieć. I cała ta rozmowa, wydaje mi się, nasza jest poniekąd o tym, ale ja tego pytania wprost nie zadałam, więc po prostu dla czystej formalności je zadam na koniec. Czy można zacząć i nauczyć się języka w dorosłym życiu? Oczywiście. Ja cały czas powtarzam anegdoty o mojej uczennicy, która miała 76 lat i uczyła się francuskiego i świetnie jej to wychodziło. A czemu się zaczęła uczyć? To było związane z jej po prostu pasją, która od zawsze miała, ale nigdy nie miała czasu. I nagle okazało się, że tam zrobiła się możliwość, tam pojawiała się jakaś tam drobna miłostka, kogoś tam poznała, więc nagle zrobiła się inna motywacja zupełnie, więc szła jak burza, a przede wszystkim miała dużo przyjemności z tego. To myślę, że jest sekretem, że nieważny jest nasz wiek, nieważne są nasze wcześniejsze doświadczenia, dajmy sobie szansę, żeby przeżywać przyjemność z nauki, z tego, co wcześniej nazwałaś tym self-care, tą naszą autopielęgnacją. Nie wiem, czy tak można to nazwać po polsku, ale na pewno warto sobie dać szansę przeżyć coś fajnego, ponieważ to może być miłe. Naprawdę. Myślę, że to jest bardzo otwierające doświadczenie, uczenie się języka obcego, poznawanie innej kultury, innego języka, ale też samych siebie. No, pięknie to spuentowałeś i postawimy tu kropkę albo wielokropek, bo przecież jeszcze jest tyle wspaniałych tematów, które każdy może zgłębiać we własnym zakresie, otaczając się językiem, tematami okołojęzykowymi i wszystkim innym, co nas interesuje. Ja Tobie, Jacku, bardzo dziękuję za tę rozmowę. To była czysta przyjemność. Jestem jeszcze bardziej zmotywowana, żeby po prostu wychodzić do ludzi i po prostu gadać. Dokładnie, to co? Teraz może pan Szukula. A, zapraszam, słuchaj, przełączamy. Oczywiście ciasto francuskie ma taką bardzo chrupiącą skórkę. To się delikatnie odrywa. I sekretem pan Szukula jest podwójny pasek czekolady znajdujący się w środku. A żeby tam się dostać, trzeba pokonać tę chrupiącą skórkę, z której jest wykonany. Jest to bardzo, bardzo chrupiące, maślane pieczywo francuskie. Bardzo, bardzo pyszne. Kolejne listki odrywają się. Ciasto francuskie nazywa się pâte feuilletée, czyli ciasto listkowe. Coś w tym jest. Każdy listek delikatnie można oderwać. Piękne, sprężyste ciasto w pewnym momencie ląduje w naszej buzi z kawałkiem czekolady. Jest to bajka. Nic tylko chrupać. Myśleć o pozytywnych emocjach, które nam temu towarzyszą i oblizywać palce od czekolady. Życzę Wam takich fantastycznych doznań. Do usłyszenia. Cześć. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy i jestem niesamowicie ciekawa, jak Wam się podobał ASMR premierowo na, chciałam powiedzieć na moim kanale, ale nie, w moim podcaście. I jak zawsze przypomnę, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano. Możecie go posłuchać na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. I w każdy pierwszy dzień miesiąca ukazuje się też odcinek solowy z inspiracjami. Myślę, że warto dodać, że ja każdego miesiąca wspieram swoją działalnością inną akcję charytatywną poprzez przekazywanie 10% zysków z mojego sklepu internetowego innej fundacji. I w lipcu jest to fundacja Dobra Porażka i możecie ją wesprzeć razem ze mną poprzez zakupy w moim sklepie internetowym, gdzie znajdziecie przeróżne e-booki mojego autorstwa. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia bardzo niedługo. Cześć!